Hej, cześć, siemano wam wszystkim, gdzie z tej strony Jack. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Shenga. Padł oczywiście da... Zajebiście padł, dalej oczywiście nie ma wizji. Więc za chwilę będę go chyba musiał po prostu zmienić. Dobra, ja to sobie wybrałem na tety, gnaty i granaty. Super, jest jeden granat w tety, jest na świecie. Lecimy dalej, co? Juhu! 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 Heja! O kurde, na mnie ten gór. Będzie mnie czekała walka z kanibalami, a to jest trochę... Będzie trochę irytujące. Kleba, 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 kleba! Uwalniamy typa, on nam daje powinna. Ja. Dobra, tyle. Teraz zmieńmy sobie z powrotem na pistolery. Nie, żadne wychodzenie z gry. Żadne wychodzenie z gry. Ale pochodzę się po prostu. Górę? Dobra, ale to jest dla mnie. Nie to poszło, ale udało się przejść. Bum! Kontra! Magier? Coś jest to, co mówię. Tyk! Raz. No i kurde, czemu ją sobie tutaj? Lecimy, uciekamy. No proszę, poszło o wiele łatwiej niż za pierwszym razem, bo za pierwszym razem tak chyba zginąłem, jak się pamiętam. Bierzemy teraz kolejny pochodnie, lecimy w górę. Tutaj leciliśmy wcześniej. Szybki rower. Lecimy. Lecimy.
moście. Kurka wodna. No co za gnój! O, pięknie! Włóczę ci dupę! No kurde, myślałem, że zginął! Jeszcze? No, jak to coś jest pancerne? Prawie się. Adios. No i co było? Podchodzić, cwaniaczku? Ołów! Oraz uszy. Jak nie widzę, czy to się spamił. Jak? Super, liczyłem na włócznie. Pusto niestety. Hop! Ej, no, czemu się tak obróciło nagle? Nie! No ty cholerny padzie jeden, ty! Fiu! Dobra, sześciotki. No wiecie co, chyba jednak wezmę sobie tego shotguna. Albo nawet młota. No, pięknie, Mitchell. Gleba! Żryj, bucz się! Poszło nader szybko. Bucz się wymieniamy na nową. Szybko wbijawa. I liczymy dalej. Naprawiając ten debilny zgon. Zresztą zgon tak pośrednio, pośrednio trochę z mojej winy. Tego nie miał prawa przeżyć. Tak więc ja lecę dalej. Tutaj powinien być za chwilę open. Tak
okazać, że ten Patmus mnie aż tak nienawidzi. Dawaj, dawaj. Ciechamy, ciechamy. Ja mam. Rupu! Mua! Super. Ja to podniosłem, zaraz to straciłem. Thanks, whoever you are. Idziemy dalej. Kurde, zaraz bliżej tam będę. Ale on będzie dosłownie niedaleko. No żeż ty dziadu jeden! Chodź tu, grubasie. Możesz ty dziadu jeden pięć dawać, żywucznie. Te małe gówna mnie najbardziej wkurzają. Zdechnij wreszcie! Nie zauważyłem tego małego! Kto mi wyskoczył? Pauza na wsadzenie. Wrócimy i dalej. Zejść mi z drogi. Błądź, mato, błądź! O niejku, co się stało? Czyżby twój brzuch został pocięty? Panie dziejaszku, naucz się pan patrzeć. Bo jesteś naprawdę beznadziejny! Co jest? Czemu się HP odświeżyło? Czemu się HP odświeżyło? To znamie 3 razy. Where they've been keeping the hostages. It's a barge a mile offshore.
Dobra, level zakończony. Teraz czas na Corinę. Może mieczem. Chyba szczerze lubię tego mita miecz. Tak samo autentycznie, jak mam wybierać, to Corinę wolę najbardziej z rewolwerem i z mieczem właśnie, bo Uzi do mnie nie przemawia. Chociaż Kronosa jest na co? Let's go! Okej. Okay. Okręt Sprawiedliwość, jakże jest sprawiedliwie nazwany. Co Shank, to widać naprawdę. W sensie nie ma tyle, że wiecie, że musi kupić tu glebę. Mimo tego potrafię. Sporą się wydarzyło. A, pewnie, że miałem sobie tak zwaną mięsną tarczę. Czy tam przypadek? To jest naprawdę brutalne. Typa i po prostu nafaszerowywuję, żeby tym. Dobrze, jeśli ciągle chciałem powiedzieć ołowiem, ale... Nie zmienię, no tak, no ołowiem. Szek bazuje na sile, tak? Kurde, bazuje na prędkości! O kurde, mogę tam wyjść, no o! Ładnie. Ja pierdzielę! Mam wrażenie, że on jak nie bije cały czas, to i zregenerują zdrowie. Zdjął się świecili na czerwono, teraz nagle jest to normalnie. Znowu! To co, idziemy! Ty! What? Ja, co? Jak?
No pytam się jak? Jakim cudem ona mu tak urwała? Schodzimy na dół i pędzimy dalej. Z jakiego takiego dostaję obrażenia? Już powinienem do niego blokować. Dobrze. Dobrze. Okej, za chwilę do widzenia. Proszę, pocięty. Zróbmy kawałek. Cenzura poza ekranem, żeby nie było widać. Dobra. Okej, tu mniejszy teren, to spróbujmy teraz wykorzystać... Nie, wykorzystać kosę. No i dobra, spróbuję teraz z tym Uzi. Przed średnim to Uzi też jest. Fuks! Jezu, ale fuks! Myślałem, że będę, że to mnie zaraz zabije! Dobra, udało mi się nadrobić. Nie co najlepsze? Udało mi się też. Jeżeli że zmienić tego gościa, to jeszcze zaoszczędzić sobie na harpunie oraz na puchach. Tak więc... Spróbuję je teraz wykorzystać. Mam wrażenie, że chyba podniosłem przez przypadek ten. Podnieść miny, bo nie wiem czemu, ale miał ich przez chwilę większą ilość niż normalnie bym mógł mieć. Dobra. Naczekać nie zamierzam. Lecimy dalej. Tyle do głosu. Kurde, mam to Uzi, ja prawie podniosłem do niego korzystam. Co było? Minę. A, zajebiście, dobra. Akurat uzupełnimy.
trochę nie wie. Pałujemy! Czemu te krzaki dają mi do skierowania? Praktycznie w ogóle nie widziałem żadnych na wszystkie animacje, które można zrobić Corina, to widziałem chyba tylko dwie. A jest jeszcze co najmniej drugie tyle. Poszedł w pizdu. Dobra, pan ja się znam. Jo, wysunął. No, dałem, żeby go złapało. Żeby kosę. Bądź wypadku. Na, bum. W kałach ci wydyjmy. No i pięknie. Wbijemy zwycięstwo i lecimy dalej. Kurde, się w ogóle tak zwinnie porusza, widzicie go? Takie... trochę ninja wykrok, nie? Czy już mi się coś wydaje? No, to oczywiście za chwilę będzie walka z cyklopem, ale to... do tego za moment. Taka ładna akcja była, no już w ogóle muszę przerwać. O! Tego czasu jeszcze nie byłem, czyli byłem w stanie. Nie dokonałem, nie miałem. No bo chcę się zabić. Normalnie po prostu miażdżę mu łeb tym napakiem. Mam nadzieję, że mi się przejdzie pierwszy. Tak.
Gdzie jest tą łapą? Jak mi ruszę? Ładnie wyczyszczeni, Renato zabieram i opalam most. O, nie? A, nie, dobra. Boss oczywiście nagle, mimo iż nie był tyle czasu w stanie się z tego wydostać, nagle... Gdyby nigdy nic, rozpieprza kontener na kawałki. Ulubiony atak! Ej, to było coś nowego! Coś ten bieg! Coś będzie czego nie robi. Pewnie macie nawet, macie wszyscy wielką górę mięsa, ale od, zwaną tym bossem, ale oczywiście seria wyprowadzona od tego bossa absolutnie nie daje mi żadnych obrażeń. No i zmarnowałem okazję. Nie wiem, bądź tak miły i daj się znowu tak fajnie podjąć. Dziękuję. Już? No to też jest tylko jedna na całą walkę taka sytuacja. The fuck? Czemu nie będziesz mieć tego słowa? Co z tego, że zrobiłem uli? Nienawidzę, naprawdę. Jestem czy temu też się będzie trochę więcej regenerował, jak nie będzie mógł wystarczająco. Troszkę, o ładnie. Nic nie było tej fajnej animacji na zadanie większych obrażeń, no ale... Dos! Numero dos! Zostaje w tym odcinku pokonany. Where are they taking them? To Sunset's Edge. What is that? I don't know. We just get paid per head. Magnus does whatever he wants with them afterwards. No i tyle, no i cyk. Okej, jeszcze 9 muszę uratować. To być może do końca serii uda się to zrobić. No, ale w tym odcinku to będzie ode mnie tyle, tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Shank 2, w którym mam nadzieję,
uda się nam odnaleźć dwa, przecież zobaczę. Tak, dwa brakujące pliki wywiadu rebeliantów. Jeden ten i biodoktorka. Okej. Zabiorę się oczywiście tego odcinka natychmiast, ponieważ już też niestety, ale Shang wisi w zawieszeniu o wiele za długo. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Shang. Cześć.